Dorota Styborska ma 25 lat. Jest niepełnosprawna, jednak mimo to chce się rozwijać i zdobywać cenne zawodowe doświadczenie. Dzięki projektowi Akcja Aktywizacja realizowanemu przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP odbywa staż zawodowy w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Praca szeroko pojętą dokumentacją, szczególnie z archiwizacją, ponieważ pani Elżbieta Omińska, moja opiekunka, jest tutaj osobą pracującą w archiwum, więc to jest archiwizacja dokumentów kategorii B5, kategorii B50, kategorii A, etykietowanie, tworzenie spisów zdawczo-odbiorczych. Pani Dorota jest rzetelnym pracownikiem, którego zadania są ważne dla funkcjonowania tej instytucji. Pani Dorota jest osobą zaangażowaną, jest osobą dociekliwą i to też pomaga. Myślę, że wsparcie dodatkowych rąk zawsze jest potrzebne, a w tym wypadku to dobre ręce do pracy. Historia pani Doroty może być przykładem dla innych osób, które wahają się lub nie chcą podejmować pracy w obawie, że przeszkodzi im w niej ich niepełnosprawność. Sygnatura akty jaka ma być? Ważne, żeby sygnatura była czytelna i w lewym dolnym rogu. To pamiętam, mówiła pani ostatnio. Z pomocy chówców pracy i młodzieżowych centrum kariery może skorzystać każdy młody człowiek między 15 a 24 rokiem życia, który nie uczy się i nie pracuje. Oferta zostanie dopasowana do jego możliwości. Osoby niepełnosprawne w naszym projekcie traktowane są na równi z osobami pełnosprawnymi. Jedyną różnicą jest to, że pracują, wiadomo, jako osoby niepełnosprawne, nie 8, a 7 godzin dziennie. Najważniejszą rzeczą są kursy zawodowe, które podniosą ich kwalifikacje zawodowe i staże, po których nabędą umiejętności. Po ukończonym stażu mamy nadzieję, że zdobędą zatrudnienie. Akcja aktywizacja to także doradztwo oraz pomoc wychowawcza i psychologiczna. To również ubezpieczenie i pomoc finansowa w postaci zwrotu kosztów dojazdu, kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną oraz wyżywienie. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na tej stronie internetowej. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv